Ciepła i bezśnieżna zima nie jest powodem do zadowolenia dla dzieci, które mają ferie, w odróżnieniu od budowlańców, którzy na taką aurę wcale nie zamierzają narzekać. Wiele inwestycji w mieście może być dzięki temu kontynuowanych. Praca wre m.in. w powstającym centrum komunikacyjnym w Kielcach. We wtorek plac budowy odwiedził prezydent Bogdan Wenta. Jak przekonywał, postęp robót jest widoczny gołym okiem. Widzimy już wiele prac, kiedy wizytą z Państwa byliśmy, dopiero było mówione, co będzie zrobione, a w tej chwili już to widać za nami. Wkrótce obiekt nazywany potocznie kieleckim UFO nabierze nowego blasku. Już dziś można zauważyć, że choć sama bryła nie zmieni swojego kształtu, będzie to centrum komunikacyjne na miarę XXI wieku. Odtwarzamy cały ten dworzec, tą taką perełkę, główny węzeł komunikacyjny w mieście Kielce. Budowa centrum komunikacyjnego w Kielcach idzie zgodnie z planem, a część zadań nawet wyprzedza harmonogram. Obecnie najwięcej prac prowadzonych jest wewnątrz obiektu. Udało nam się zgodnie z planem zamknąć budynek przed zimą, podłączyć centralne ogrzewanie, grzejemy już docelowo. Na zewnątrz oświetlenie mamy już docelowe, także ta część, która jest zrobiona, lampy stoją już docelowym oświetleniem są. Przebudowa według planu powinna zakończyć się pod koniec czerwca i wszystko wskazuje na to, że termin ten zostanie bez problemu dotrzymany. Pierwsze autobusy z wyremontowanego dworca odjadą najprawdopodobniej w sierpniu. Będzie to miejsce, gdzie wszyscy mieszkańcy z powiatów, z gmin ościennych będą mogli właśnie w tym miejscu wysiąść i z tego miejsca dostać się w każde miejsce w mieście Kielce, które sobie obiorą. Inwestycja pod nazwą budowa centrum komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów, przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ulicy Czarnowskiej 12 w Kielcach stanowi jedno z 9 zadań realizowanych w ramach projektu Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach. Projekt wart ponad 68 milionów złotych uzyskał dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.